Drogie Częstochowianki i Częstochowianie, ostatnie tygodnie pokazują, że koronawirus właśnie teraz staje się naprawdę groźny. Wbrew formułowanym jakiś czas temu optymistycznym zapewnieniom rządzących, że sytuacja jest już opanowana, najpierw wrzesień, a teraz październik, to gwałtowny wzrost zachorowań w całym kraju, także w Częstochowie. Wiem, że wszyscy jesteśmy zmęczeni tą sytuacją. Chcielibyśmy bez obaw chodzić do pracy, robić zakupy, posyłać nasze dzieci do szkół, przedszkoli i żłobków, iść do restauracji, kina, teatru, na koncert i na siłownię, bezstresowo spotykać się z przyjaciółmi i rodziną. Niestety, wygląda na to, że epidemia jeszcze trochę potrwa. Stosujmy się zatem do zaleceń epidemiologów oraz regulacji wprowadzanych przez władze państwowe. Zakrywajmy usta i nos. Zachowujmy dystans, myjmy lub dezynfekujmy ręce, kiedy tylko jest taka możliwość. Tylko nasza zbiorowa odpowiedzialność może uchronić nas od najgorszego scenariusza obecnej epidemii. Uważajmy i dbajmy o siebie oraz o innych.